Czternastka superbohaterów spotkała się na Księżycu na tajnym spotkaniu. To dopiero. Okazało się, że trójka z nich to złe łobuzy w przebraniu. No ładnie. Ilu z nich było naprawdę superbohaterami? Zatrzymajcie to wideo i sprawdźcie, czy potraficie to policzyć samodzielnie. Ok, zakładam, że spróbowaliście sami. Teraz zróbmy to wspólnie. 14 superbohaterów spotkało się na Księżycu. Zapiszmy to. 14, kółko, jak księżyc. Trójka z tych 14 okazała się być przebranymi łobuzami. Wśród tych 14 są albo przebrane łobuzy, albo superbohaterowie. Można spojrzeć na to tak, że ta czternastka złożona jest z jakiejś liczby przebranych łobuzów i z jakiejś liczby superbohaterów. Ten znak zapytania tutaj to liczba superbohaterów wśród tych 14 i właśnie tę liczbę mamy wyznaczyć. Taka zależność, jaką pokazuje nam ten obrazek, może być zapisana na wiele różnych sposobów. Możemy zapisać, że trójka przebranych łobuzów dodać znak zapytania prawdziwych bohaterów równa się w sumie całkowitej liczbie wszystkich postaci w tej księżycowej scenie. Możemy też zapisać, że jeżeli 3 dodać znak zapytania równa się 14, to 14 odjąć 3 równa się znak zapytania. Widać to na tym obrazku. Czternastka złożona jest z trójki i znaku zapytania. Jeżeli z tej czternastki pozbędziemy się trzech, to zostanie nam liczba prawdziwych superbohaterów. No to zastanówmy się, ile to jest 14 odjąć 3. Można to obliczyć na wiele sposobów. Jeden z nich może być taki. 14 odjąć 1 równa się 13, 14 odjąć 2 równa się 12, 14 odjąć 3 równa się 11. Czyli mamy 11 równa się znak zapytania, albo znak zapytania równa się 11. Jest tu 11 superbohaterów. Rozwiążmy jeszcze jakąś zagadkę. Znaleźliśmy kilka potworów morskich w pobliskim jeziorze. 9 z nich jest w paski, a 5 z nich w kropki. Ile jest potworów w jeziorze? Sprawdźmy, co nam ten tekst podpowiada. Pytanie dotyczy całkowitej liczby potworów w jeziorze. To właśnie staramy się obliczyć. Całkowita liczba potworów w jeziorze. Tyle jest morskich potworów w jeziorze. I tekst zadania mówi nam, że dziewiątka z nich ma paski, a piątka z nich kropki. W takim razie liczba wszystkich potworów to dziewięć. Paski i 5 w kropki. Możemy zatem zapisać, że 9 dodać 5 równa się znak zapytania. No to zapytajmy teraz, ile to jest 9 dodać 5? Całkiem możliwe, że już nauczyliście się tego na pamięć i wiecie, że to 14. Ale jeżeli jeszcze tego nie pamiętacie, 9 dodać 1 równa się 10, 9 dodać 2 równa się 11, 9 dodać 3 równa się 12, 9 dodać 4 równa się 13, 9 dodać 5 równa się 14. 14 równa się znak zapytania. Ile jest potworów w jeziorze? 14.